Drodzy mieszkańcy Sanoka, dziękuję Wam za udział w wyborach samorządowych. Szczególnie dziękuję wszystkim sanoczankom i sanoczanom, którzy mi zaufali, oddając swój głos na dalszy rozwój naszego pięknego miasta. Będąc całkowicie szczerym, muszę przyznać, że po realizacji szeregu inwestycji dla miasta spodziewałem się lepszego wyniku w pierwszej turze. Jest to dla mnie jasny sygnał, że popełniłem błędy i nie do końca spełniam Państwa oczekiwania jako gospodarz Sanoka. Przyjmuję ten komunikat z pokorą. Nie myli się jednak tylko ten, kto nic nie robi. Zapewniam Państwa, że codziennie w swoją pracę wkładam dużo zaangażowania. Jestem zmotywowany do tego, aby nadal rozwijać nasze miasto, korzystać z ogromnej szansy, czyli współpracy z województwem i rządem. Mamy z nimi przecież tak dobre relacje. Jest większość w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Mamy większość w powiecie. Będziemy mieli również w mieście. Wykorzystajmy to. Przed nami druga tura wyborów. Wszystkich sanoczan, którzy na mnie głosowali, proszę o mobilizację, a osoby nieprzekonane do pochylenia się nad moimi propozycjami, programem dla miasta. Dostrzeżeniem szans, jakie stoją przed Sanokiem, jeśli dane mi będzie dbanie o losy mieszkańców w kolejnej kadencji. Bardzo mi na tym zależy.